Audi 1.6 tanio mówi. Kurde, jak tanio, to nie wiem. Tu się majster wyprzedał. I ten mądek jest jego. Co za warunki obrzydliwe dzisiaj. Też jest pięknie. Tu jak jest taki śnieg, to pojutrze będzie i za 3 dni, i za tydzień. Będzie pełen plac uszkodzonych, tych rozpierdzielonych. No ale to Mercedesikiem ładnie przyładował. Tam tunel widzieliście, no. Ta z Turanika wyszła, mówi, pieniądze. Ale nie dotknął, no czy dotknął tam, no korek w tunelu, wiadomo. Niemiec nie przyczaił, myślał, że akurat to nie jest ten, ale ta N-ka się sprzedała. To nie nasz. To nie jest wasz. Mercedesik ładny. To nie jest wasz. Te czwórkę, 100 lat nie widziałem na placu, żeby te czwórka stała. Ale muszę sobie odpisać numer telefonu od tego tutaj sprzedawcy, bo o tę czwórkę cały czas ktoś pyta. Tym bardziej, jak ta czwórka jest wyposażona w antenę, która odbiera ojca dyrektora, który ostatnio będzie musiał zbierać więcej kasy na tackę, żeby udźwignąć ten swój ciężar. Fieścinka, taka nowsza niż starsza. A zamarzła jebaniutka cała. Można powiedzieć, że jest bajkowo dzisiaj, ale nie o to nam chodzi. Kurde, jak jedziemy po auta, żeby było aż tak bajkowo. Dacia, aby może wziął taką dacie. Dlatego są zapasowe koła i opony. To był kiedyś plac z fajnymi autami, takimi grubszymi, drogimi, ale stop do telewizji go. A teraz się okazuje, że tutaj coś się wydarzyło, że te auta są takie inne. Tamto się gdzieś musiał przenieść majster. Zaprawka, gdzie z kartonu. Po butach. Wyjątkowo ładne te samochody w śniegu. Małego nie widzę, tu taki mały zawsze w budce siedzi, pilnuje placu w nocy. A czwórka cabrio sprzedana, bo do tyłu ją wypchnęli. Nie będzie inaczej. No cóż za widoki dzisiaj. Czekamy na ocieplenie. Ma być plus 3 stopnie za godzinkę. I słońce wyjdzie, bo jest pięknie. Jak to w styczniu. To się wszystko odlodzi. Idziemy zbadać, gdzie mądek. Ten pierwszy z brzegu? Tak wygląda. Nowy halogen. Czarny był? Szary. Szary. Tak mi też wydawało, że szary. Płaci szary. Czarny też nie brzydki. Ajajaj. Pururuj. Nie, bo to jest 180, to nie może być ten. Bo to jest 180, to nie może być ten za mocny. To jest 90. Może jak go sprzedał, to gdzieś go wystawił na przeciwko do sąsiada. Zaraz to ogarniemy wzrokiem. Tari papapaj. Tu, tu, tu. I szpagacik. Piękne widoki. Proszę? Musimy poczekać, aż do budki przyjdzie. Jest manualną, bo... jest? Manualna, powiadasz? Jaki roczek? Stary, przed 19. Tak, tak, no. Jest lajnowy, przyjemny. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy.
Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.